Dobra, zrobimy specjalną wersję Mercedesa. Mam nadzieję, że uda mi się go zdobyć, bo to nie jest tak łatwo, żeby go zdobyć. To trzeba go jakby otworzyć. Trzeba go zdobyć. Zaraz mu pokażę, o co chodzi. I teraz wchodzimy w jego perki. I w jego perkach będzie wyjątkowy samochód. Będzie to specjalna wersja Mercedesa, wersja Forza. Tylko nie jestem pewny, czy mi starczy tych punktów, żeby go mieć. Mam tylko 77. Dobra, i tu mamy za 5. Powinno wystarczyć, słuchajcie. Wow! Zobaczcie, teraz mam specjalną wersję Mercedesa SL65 AMG. Wersja Forza. Ho, ho, ho. Zajebisty, nie? To jest specjalna wersja tego Mercedesa. Mega poszerzony. No wygląda po prostu bajecznie. Wow. Ależ on wygląda. Jaki poszerzony, nie? Kozacki. Wszystko perfekcyjnie w nim wygląda. Ach, zobaczmy środek sobie. Ty, on ma już klatkę bezpieczeństwa zainstalowaną, bo to jest ta wersja Forza specjalna, nie? Także niezły Kozakiewicz. Ej, to chyba elektryk jest. Nie? Taki elektryczny. Ale jest zajebisty, ty. Jezu. Patrzcie, mu się spoiler z tyłu nawet podnosi. Ja nie wiedziałem, że w tej wersji się spoiler podnosi. Patrzcie z tyłu. Wow, co za klasa. Nieźle, co? Jak on wygląda. Strasznie mi się podoba. No dobra, wejdźmy na wyższe obroty. Kurde. Jezu. Fajnie brzmi. Dziękuję, Norbert. Z Wanklem. Daję fokusa. Jakim Wanklem tutaj? Człowieku, to jest V12. Panie. Zajebisty. Mamy specjalną wersję Mercedesa. Także właśnie. Ja bym sprawdził, co on potrafi, co on ma, co możemy do niego zainstalować. Jestem strasznie ciekawy tego samochodu. O kurde. A może jednak tak? Znaczy to nie jest stokowy, on jest ulepszony w tej wersji Forza. Ja nie wiem, czy on jest czasami na maksa niezrobiony już teraz, ale chyba w tym ulepszeniu i w tej wersji pojedzie 400 km na godzinę, jeśli odrobinkę biegi wydłużymy. Wow! Czy on jest zrobiony na drift? Wygląda na to, że on jest zrobiony na drift. On ma tak ustawiony dyferencjał. O co chodzi? Chyba tak. Ale nie jestem pewny. W ogóle zobaczcie, jakie felgi fajne, widzicie w tle? Yeah. Okej. Okay. Zobaczmy, 400 powinien polecieć. Czekaj, autostrada jest chyba tam, nie? A on jest chyba na drift porobiony, coś tak czuję. Zaraz, bo tutaj jest zjazd, kurde. Wow. Ależ ciśnie. Coś mnie goni. Jakiś gracz. Chyba się rozbił. No na razie 360, także 70, 80, o kurde, ależ ciśnie. To jest ostatni bieg, 6 biegów mamy. Nie no, 400 lekko. No nie, może nie tak lekko, ale leci. Trochę musi się zastanowić na tej szóstce, czy jednak jechać te 400, czy nie, ale tak, no leci, no. Niezły jest. Wow.
Ale mi się przede wszystkim wygląd jego podoba. No dobra, ogarnięty, nie? Tutaj mamy jeszcze jakieś perki dodatkowe. On jest chyba do driftu porobiony, ja nie... Znaczy to jest samochód chyba driftowy typowo. Chyba coś u mnie z rozumowaniem jest nie tak, albo nie rozumiem tego. Dobra. Patrzcie, tu nic nie możemy zrobić za bardzo. Silnika innego wsadzić nie możemy. To dobrze. Możemy mieć spoiler dodatkowy. Możemy mieć z tyłu... O Boże, nie, nie. Gdzie tam takie coś instalować? To jest ciekawe. Ja nie wiem do czego... Zobaczmy najpierw do czego on ma bonus. Czy do jakichś punktów driftowych, czy coś w tym rodzaju. Drift skills, czyli do driftu on jest. To jest typowo samochód do driftu. I spróbujmy właśnie go zrobić pod ten drift w takim razie. Z tyłu mamy najszersze kapcie. Jak mamy tym driftować, kurde? Wow, nieźle driftuje. Siema Łukasz, dziękuję Szymon Wojtkiewicz za donate, pozdrawiam. Przełącz na benzynę. Musimy sobie te biegi skrócić tak jak były poprzednio. Chcieliśmy sobie sprawdzić, jaką prędkość maksymalną osiągnie. 6 biegów to jest zawsze bardzo fajnie na ten, na driftik. Tutaj sobie tylko zmienimy jedną rzecz. Z tyłu negatyw zmniejszymy odrobinkę. A reszta chyba jest ok. Z tego co widzę. Dyferencjał jest ustawiony tak jak ja zawsze ustawiam. No i zostawimy to, jest fajnie. Może być. Mówiłem, że Forza Horizon 4 nagram z Hogaty? Możliwe, ale jakoś Hogaty się nie odzywał, że chce razem grać. A ja bym z nim pograł w tą grę, jest fajna. Dobra, zobaczmy. Jedziemy sobie tutaj. To taki Honeycorn, nie? V3. Też nie ogarniam, jak to jest z tymi doładowaniami. Wiesz, ja tam z tym kupowaniem tego wszystkiego na Xboxie to jest trochę zagmatwana sprawa. Ja wiem tylko, do czego jest Game Pass na przykład. Ale dziękuję za donate. Musisz sobie poszukać informacji gdzieś na necie. Na pewno jest coś na ten temat. Osiągnie... Jeszcze nie spotkałem samochodu, który osiągnie 500 km na godzinę. Dziękuję ci DJ Shadow za 15 zł. Enargo byłby spoko. No właśnie, nie wiem co się stało z tym Enargo. Tutaj niektórzy napisali na czacie jakieś bardzo przykre wiadomości na temat jego, że jego już... Że nie ma, że umarł czy coś. Ja nie chcę takich tutaj siać jakichś dziwnych informacji na temat... Natomiast bardzo fajny kontakt z nim miałem. I no myślałem, że się gdzieś tam pojawi w sieci na premierę Forza Horizon 4, ale no nigdzie go nie ma. Nie ma takiego fajnych streamków. To sobie miał tą kierownicę i coś tam sobie śmigał. A się tak też umawialiśmy, że jak wyjdzie czwórka, to sobie będziemy razem grać, jakiś streamek razem zrobimy czy coś. No szkoda, że go nie ma. Nie wiem, co się z nim dzieje. Jak macie jakieś info, to piszcie na czacie. Albo gdzieś tam wiadomości do mnie uderzajcie. Całkiem spoko. Całkiem spoko lata. Najważniejsze jest to, że to zawieszenie driftowe można zainstalować, to ten kąt skrętu się znacznie zwiększa i przesterować już nie jest tak łatwo jak w innych samochodach, które nie mają tego zawieszenia. Jak sobie testowaliśmy BMW M4 GTS, no to tam mieliśmy tylko to zwykłe zawieszenie wyścigowe, no i tam już takich kątów się dobrych nie osiągnie, nie? Przy drifcie. A tutaj widzicie, że Mercedes jakoś sobie tam lata, ale też szału nie robi. On chyba takie delikatne drifty może lepiej śmigać. Chociaż może spróbujmy jakieś przy niższej prędkości.
i zobaczymy, jak mu sobie, jak on sobie tam poradzi. Zaraz, tam mamy jakieś fajne zakręty, tutaj po prawo. O nie, to są offroadowe. O, tutaj coś jest. Czy ta gra jest za darmo? Nie, niestety nie. Jest dosyć droga, wiesz. Chodźmy tutaj. I tutaj mamy takie fajne zakrętki. Coś tam lata. Gdyby go jeszcze ulepszyć w tych perkach, to by więcej dropiło punktów, nie? Za te drifty. Okej. Tutaj mamy jakiś ostry zakręt. Nie jest źle, całkiem sobie radzi. Całkiem spoko, bym powiedział. Bardzo łatwo się nim driftuje. No ale tutaj mamy dużo mocy, nie? Tylko trzeba, jak będziecie mieli tą wersję, a ją bardzo łatwo zdobyć, wystarczy kupić Mercedesa 300 SL i tam w perkach on będzie miał ten samochód, to możecie sobie go odblokować. To wystarczy gorsze opony zainstalować, najlepiej seryjne. No i węższe dać z tyłu, no to wtedy będzie ładnie latał. Nie wiem, czemu wersja driftowa jest w standardzie zrobiona na wyścigi bardziej, a dyferencjał widzieliście, jak był zrobiony totalnie pod drift, nie? Syk. Także Mercedes, żeby się nie pomylić, 65 SL czy SL65 AMG, wygląda sobie tak, jest to auto driftowe w wersji Forza. Zaskoczony trochę jestem, ale wygląda przecudownie. Jest to jeden z moich ulubionych z wyglądu Mercedesów. Fantastyczne to poszerzenie. Cudo, po prostu cudo.